Cześć, nazywam się Hubert Duklanowski. Zapraszam na wywiad ze mną do Kondraciuk Live i na runforest.pl. Kondraciuk Live. Nowy talk show. Oglądaj na kondraciuk.com i YouTube. Wielki pasjonat i popularyzator biegania. Zawodnik i jeden z najlepszych trenerów młodego pokolenia specjalizujących się w wyczynowym bieganiu. Trener lekkiej atletyki, piłki nożnej i instruktor tenisa ziemnego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Hobby, kino sensacyjne i kuchnia włoska. Przed Państwem Hubert Duklanowski. Cześć. Nazywam się Daniel Kondraciuk, a to jest program Kondraciuk Live, który możecie oglądać również na runforest.pl. Dziś moim gościem jest znany biegacz, znany zawodnik, szaman i kapłan nowej religii, zwanej od niedawna biegactwem, Hubert Duklanowski. Witam cię serdecznie. Witam cię, Danielu, serdecznie. Bardzo mi miło gościć w twoim programie. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, bo trenerzy od biegania są niezwykle zapracowani. To prawda, ale ostatni dzień przed maratonem warto się wyluzować, stąd moja wizyta w twoim programie. Chciałbym, żebyś zdradził mnie, amatorowi biegania i wielu innym ludziom w naszym pięknym, wspaniałym kraju, co zrobić dzień przed ważnymi zawodami. Najważniejsze jest, żeby się wyluzować, wyjść na spacer, pójść sobie do kina, nie myśleć o starcie, bo stres nas zje. Wtedy człowiek będzie za bardzo zestresowany, całą energię będzie pożytkował na bezsensowne rzeczy. Co wtedy należy robić? Czy na przykład pranie jest dobrym sposobem na rozstresowanie, gotowanie, książka? No bo wiadomo, nie trenujemy. Nie, wiesz, nie możemy robić rzeczy fizycznych, bo to nas zmęczy. Chyba że startujemy na 10 km, nie będzie to miało większego znaczenia. Jeżeli startujemy maraton, odpoczywamy, leżymy, czytamy książkę, oglądamy swój fajny film, ulubiony film, relaksujemy się generalnie. Możemy iść na spacer, to nic nie przeszkadza. Nie musimy cały dzień leżeć na kanapie. Możemy siedzieć i rozmawiać, pić herbatę, kawę. Zwyczajnie, tak? Spędzamy dzień zwyczajnie, tak jak my teraz. Powiedz, jak to się dzieje, że zawodnicy, których trenujesz, którzy chcą biegać jak zawodowcy, a nie są tymi zawodowcami, świetnie biegają na treningach, a podczas zawodów spalają się, schodzą z trasy. Wiedziałem, że o to zapytasz. Bardzo często mają jakieś swoje przemyślenia, nie słuchają trenera, uważają, że wiedzą lepiej, czytają jakieś fora, oglądają różnego rodzaju internetowe blogi, niekoniecznie blogi osób... Prowadzonych przez fachowców, zgadza się. Coraz więcej na szczęście jest fajnych osób jakby przedstawiających tą wiedzę, czy na internecie, czy też w programach telewizyjnych, i z tego się cieszymy. Ale wracając do twojego pytania, niestety nie do końca wierzą trenerowi. Nie wiem dlaczego. Przekonują się niejednokrotnie, że się udaje, że trener ma rację. Drugi raz powtarzają ten sam błąd lub wymyślają jakieś nowe rzeczy. Czytaj, nowe wkładki, nowe buty i różnego rodzaju inne rzeczy. Zmieniają śniadania, tak? Co innego jedzą na śniadanie. Jeżeli ktoś ma ułożony cykl, że zjada na śniadanie kanapkę z miodem, to niech taki je. Jeżeli ja na śniadanie jem mleko sojowe, wrzucam sobie do tego śliwki, to nie znaczy, że jeżeli ty to zjesz, to będzie dla ciebie dobre, bo możesz wylądować na poboczu, mówiąc grzecznie. Każdy przypadek zawodnika, którego trenujesz, to jest zupełnie inny świat. Powiedz mi, z czym ty się borykasz najczęściej? Co jest twoim największym problemem? Zdyscyplinowanie takiego zawodnika, wymuszenie na nim pewnych zachowań, żeby on sam sobie nie zrobił krzywdy. Co jest największym wyzwaniem dla ciebie jako trenera? Wiesz co, najlepiej motywują się zawodnicy poprzez rywalizację ze swoimi znajomymi. Tworzą sobie zakłady, różnego rodzaju akcje charytatywne, w sensie wrzucają swoje pieniądze prywatne. To jest ich największa motywacja. Ja już wtedy ich nie muszę motywować. Oczywiście są zawodnicy, którzy przychodzą, bo chcą zgubić wagę. No ja przy ich lodówce nie stoję, więc bardzo mi ciężko jest powiedzieć tak, oczywiście zrobimy to. To musi być samodyscyplina. Ja mogę pomóc w treningu, ale matematyka jest prosta. Jeżeli zdejmiesz 600 kalorii, a przyjmiesz 650, wynik mamy plus 50. Ja bardzo często, jak obserwuję różnych biegaczy, wszyscy amatorzy są mega nastawieni na wyniki. Jeszcze nie mają umiejętności, jeszcze nie mają techniki, a chcieliby osiągać, wiesz, wspaniałe czasy. I na przykład ma zadane tempo 3.30, a biegnie w 3.15. I co się później dzieje? Wydaje mi się, że za bardzo podchodzą do tego, idą w kierunku modelu mistrza. Im się wydaje, że każdy z nich jest Henim Szostem, a nie jest. Bo Heniu Szost, jeżeli ma założenie na treningu biec dystans 10 km w tempie 3.30,
Dla zainteresowanych każdy będzie wiedział, jaka to jest prędkość, jeżeli ktoś już raz pobiegł. I starają się, wydaje im się, że szybszy trening będzie generował lepszy wynik na zawodach, co jest nieprawdą. Bo są różnego rodzaju zakresy biegowe. Musimy pracować w zakresie tlenowym, bo maraton to jest wytrzymałość, wytrzymałość, jeszcze raz wytrzymałość. I my musimy obiegać i przyzwyczaić nasz organizm do spalania jak najmniejszej ilości energii. I nie zrobimy tego biegając szybciej, tylko biegając ekonomiczniej. Każdy z Was jest inny i trzeba szukać odpowiedniego środka treningowego, również motywacyjnego, jak Was zachęcić. Macie rodziny. Wam trzeba bardziej odejmować niż dodawać, jeżeli chodzi o pracę, o intensywność wysiłku. Czas zadać bardzo intymne i bardzo niewygodne pytanie naszemu gościowi. Hubert, czy amatorzy nie za bardzo chcą dorównać zawodowcom i popełniają karygodne błędy? Urywają sobie ścięgna, podeszwy itd., itd.? Oczywiście, chcą bardzo często dorównać wyczynowcom. Rozmawiając z trenerem mówią, że w żadnym wypadku, ale wykonują treningi niczym zawodowcy, to znaczy kopiują. Kopiują i wykonują na swoje możliwości. Dajmy na to, mamy cykl tygodniowy. W poniedziałek wyczynowiec robi strzelam. Siła biegowa, podbiegi na górce na Agrykoli. Amator szczytuje to i wykonuje w ten sam sposób, na tyle, na ile potrafi to zrobić. Co zupełnie nie da mu nic. To będzie tylko i wyłącznie regres. Ale bardzo ciężko jest przekonać przy takiej ilości informacji w internecie zawodnika, żeby tego nie robił. Czy nie uważ... Moja w tym głowa, żeby go hamować i pracować na smyczy. Czy nie uważasz, że biegactwo zaszło trochę za daleko? Wiesz, co mówią ortopedzi ze znanych klinik? Oni są po prostu przeszczęśliwi, że tyle lemingów i nie lemingów biega, bo ortopedzi mają pełne ręce roboty. Ortopedzi mają pełne ręce roboty. Mi ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale no staram się trenować tak i prowadzić zajęcia w ten sposób, żeby tych kontuzji było jak najmniej, ale nie możemy tego wykluczyć, bo decydując się na trening do maratonu czy też do 10 km, jeżeli ktoś zaczyna, zgubił dużą wagę, ważył 107, waży 70, a mam również takich zawodników, musimy się liczyć z kontuzjami. To jest wliczone w ryzyko, nazwijmy to, tego zawodu, tak jak powiedziałeś, biegactwa. To jest równie dobrze, można porównać do auta. Jeżeli do niego wsiadasz i nim jeździsz, no to ryzyko wypadku jest. Mniejsze, większe, ale jest. Nie musi być spowodowane tylko i wyłącznie twoim jakimś, nie wiem, złym prowadzeniem pojazdu. Może ktoś to spowodować. Również są przypadki na stadionie, że zawodnik biegnie i nagle coś się dzieje, bo ktoś wybiegł, skręcił, zrobił sobie uraz. Kolejne pytanie. Co najczęściej kieruje twoimi zawodnikami? Jaki jest cel? Waga, zostawmy wagę w spokoju. Co kieruje, bo trenujesz z gwiazdami, trenujesz z prezesami, trenujesz ze zwykłymi ludźmi, takimi jak ja, ze zwykłymi zjadaczami chleba. Co nimi kieruje, że oni pojawiają się o 6 rano na stadionie i zaczynają biegać? Wiesz, wydaje mi się, że chęć poprawienia sobie nastroju, wejścia w dzień z czystym umysłem, bo można pojechać na 7 rano do psychoterapeuty, o czym również bardzo często słyszę, ale to jest droższe. Ja jestem tańszy. W ogóle trenerzy biegania są tańsi niż psychoterapeuci, więc zachęcam Państwa naprawdę bardzo serdecznie do biegania i słuchania porad trenerów. Trenerów, podkreślam. Ja nie wytrzymam. Słuchajcie, ja się ugotowałem. Ja poproszę make-up na plan. Gdzie jest make-up na plan? Ja się nie świecę. Słuchaj, no napijmy się kawy. Powiedzmy, to nie jest program poradnikowy, bo my jesteśmy show. To jest show, Kondraciuk Live. My nie jesteśmy programem poradnikowym, ale jakbyś miał w trzech żołnierskich słowach powiedzieć tym, którzy chcą zacząć biegać, tym, którzy jeszcze nie biegali, a bardzo by chcieli i tak dalej, żeby nie popełnili kardynalnych błędów. Trzech żołnierskich słowach. Tak. Okej. Okay. Pierwsze. Znaleźć trenera. Będę rzucał hasłami. Nie będą to tylko słowa pojedyncze. Drugie. Czuć siebie, bo trener ciężko ma, jeżeli chodzi o wyczucie zawodnika. Zawodnik musi rozmawiać i... Rozmawiamy z trenerem. Nie przychodzimy na trening i nie zamykamy się w sobie i nie biegamy. Rozmawiamy. Tak, zawodnik musi rozmawiać, musi przekazywać informacje. Musi być wymiana informacji. To jest bardzo ważne. I trzecie, być systematycznym. To już nawet jak nie będzie chciał szukać trenera i nie znajdzie, albo nie będzie go na to stać, bo tak jak powiedziałem, to też są jakieś koszty, nie ukrywajmy. Musi być systematyczny w tym, co robi i wierzyć w jakiś jeden konkretny plan. Nie, że kolega
pan Kowalski mi powiedział, no to ja wykonam ten trening. Robimy swoje od deski do deski, jeżeli już coś zaplanowaliśmy. To jest bardzo ważne. Czas zadać kolejne bardzo trudne pytanie naszemu gościowi. Czy biali ludzie potrafią biegać? Bardzo proszę. Odpowiadając grzecznie na twoje pytanie, Danielu, jutro przekonamy się na Orlen Warsaw Marathon, a mam tutaj na myśli Henia Szosta, że potrafi biegać jako biały człowiek i ogra jakąś część koalicji Kenijczyków. Właśnie, czy biali są w stanie pokonać Afrykańczyków? Czy to jest walka z góry skazana na przegraną? Myślę, że coraz bardziej, widząc nawet wyniki Henryka, do którego się odwołuję, zawodnicy uwierzyli w to, że można ten świat dogonić. Oczywiście nie przeskoczymy tych genetycznych, somatycznych predyspozycji. Mówię, to jest 15-20 lat rozwoju takiego zawodnika, jakim jest Henryk, Mariusz Giżyński i mógłbym tak wymieniać. Ale staramy się dogonić. Sam wyjazd do Kenii nie da nam tego, co zawodnicy afrykańscy już mają od urodzenia. Biegają do szkół, spacerują, pomagają. Czyli wskazówka dla wszystkich rodziców, nie wozimy dzieci do szkoły. Dokładnie, nie wozimy dzieci do szkoły. Ty po dość długiej przerwie wróciłeś do zawodowego biegania. Co cię skłoniło? Jaką ty masz motywację, powiedz? Co cię skłania, żeby wrócić do rywalizacji? To jest adrenalina? Coś jeszcze? Wiesz, co mnie do tego skłoniło? Chyba taka, wiesz, niespełniona jakby... Nie jestem spełnionym zawodnikiem. Kontuzja przerwała moją karierę i... Ja nie będę tutaj mówił, że ja bym był mistrzem olimpijskim czy coś w tym stylu. Ja po prostu chcę się realizować. Mi czasy ścigania już dawno minęły. Ja nie mam 18 lat i nie jestem w rozkwicie rozwoju, bo jestem bardziej pod 30, niestety. Wiem, że Danielu, ty starzec, jesteś troszeczkę młodszy ode mnie. I no mówię, chcę po prostu sam sobie coś tam udowodnić. Z nikim nie chcę się ścigać, bo maraton jest naprawdę... To jest sport ekstremalny. Tak, można na to nazwać. Na zawodowym poziomie oczywiście. Tak, jest to sport ekstremalny i sam dystans maratoński to już jest najgroźniejszy przeciwnik. Wtedy można zaobserwować u wyczynowych sportowców, że tam nie ma takiej rywalizacji. Oni wręcz sobie pomagają na maratonie, bo tam niszczy dystans. Tam nie niszczy przeciwnik, tam przeciwnik pomaga. Oczywiście w końcowym rozrachunku przechodzimy do pieniędzy, punkty. Sponsorzy, punkty. Oczywiście, ale przez 90% tego dystansu jest to walka... Walka z 42 kilometrami i końcóweczką. Czy gadżeciarstwo w bieganiu to jest tylko lans, czy to jest ważne? Mówię tu o pulsometrach, o dobrych butach, żeśmy rozwiali te wątpliwości. No wiesz, możemy to kategoryzować, ułożymy dwie kolumny. Jedną będzie gadżeciarstwo, oczywiście, bo obserwujesz, nie możesz też powiedzieć, zawodnik, który ledwo biega po stadionie, wolno sobie truchta i ma na rączce pomiar, zegarek, odczyty na butach, że on jest gadżeciarzem, bo może nie, może on po prostu nie wie. To może mu pomaga, że lubi siedzieć na komputerze, wszystko szczytywać. Ale bardzo często jest to gadżeciarstwo. Ludziom się wydaje, że jak sobie kupią nowy zegarek, najnowszy V800, nawet Polar czy Garmin, tutaj... Proszę różne, na branding tutaj na bardzo zegarek, różne bardzo. Są marki. Proszę bardzo, 10.23. I mi on pomaga. Ja wykorzystam z tego zegarka 80%. Ja pracując z zawodnikami i trenując indywidualnie, sam przygotowując się do imprez biegowych. Zawodnik biegający na jako amator, na poziomie amatorskim, wykorzysta z tego zegarka 30%. Proponuję kupować najprostsze zegarki. Oczywiście wspomniałeś o pulsometrze. Monitoring taki bieżący jest bardzo ważny, no bo prosta rzecz. Szczytujemy tętno, pracujemy na danej prędkości. Jeżeli to jest powtarzalne, widzimy, czy się poprawiamy. Jeżeli tętno jest niższe, widzimy, znaczy, że jest dobry trening. Wiemy, że jest efekt. I tak bym tu zamknął ten temat, bo... Temat no zamykam. My tutaj możemy więcej rozmawiać. Powiedz, czego ci jeszcze życzyć? Jedno powiem. Niech każdy sam zdecyduje, czy chce wyglądać jak choinka, czy chce zamknąć się w bardzo fajnym zegarku. I jak widać, one są naprawdę coraz fajniejsze. Nie wyglądają źle. Można sobie wybrać kolory. Biały, czarny, niebieski, tak jak kto lubi. Ale z zegarkiem, Danielu, taki jak ty masz na dłoni, również można sobie poradzić. I tutaj wrócę do chęci i do systematyczności. To nie jest żaden problem. Na stadionie Agricoli, który jest ogólnodostępny, jest zegar. Przychodzimy, patrzymy, która godzina, biegamy i też wiemy, ile pobiegaliśmy. Bawmy się. Ja zawsze biegam na ten zegar. Bawmy się. Powiedz mi, bawmy się. Oczywiście. Bawmy się bieganiem. Mniej stresu. Powiedz, czego ci życzyć przed zawodami? Przede wszystkim, żeby nie złapać kontuzji. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. I wszystkim startującym we wszystkich biegach, bo równocześnie odbywa się Łódź maraton,
jutrzejszego dnia, jak i Orlen Maraton, Londyn Maraton, w którym będzie startował Mo Farah w debiucie, najlepszy w tym momencie zawodnik na 10 tysięcy metrów, to trzeba życzyć zawodnikom zdrowia. Zdrowia od startu do mety i najszczęśliwsi ci i wygrani, którzy na starcie stoją zdrowi. Tak bym tutaj to wszystko podsumował. A mówił to do Państwa kapłan nowej religii, religii biegactwa, Hubert Duklanowski. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Danielu. Oglądajcie Kondraciuk Live. Ja już nie będę Wam tego powtarzał. Po prostu oglądajcie i run forest run. Słuchajcie, chyba mamy. Kondraciuk Live. Nowy talk show. Oglądaj na kondraciuk.com i YouTube.